Siemaneczko w Białydzionek, z tej strony Piotr Kobiałka. Dzisiaj będzie czołg ciężki, już ostatnio tak był, ale tak zagłosowaliście na naszym fanpage'u, więc zaczynamy. Jak Panzer E100, tego czołgu nie trzeba wam opisywać zbytnio, bo ostatnio pojawił się na naszym kanale. Też na naszym fanpage'u zadecydowaliście, że chcecie go jeszcze raz zobaczyć, także właśnie tu była taka epicka bitwa. Stwierdziłem, że jednak wam pokażę, co ten czołg naprawdę potrafi. Powiem wam o dwóch zaletach i dwóch wadach. Pierwszą zaletą jest to działko, które ma damage w okolicy 1000. Drugą zaletą jest pancerz, bardzo dużo może odbić, pomimo że czołgi na niego wyjeżdżają. Jednak jak nie mają golda załadowanego, często się odbijają. Pierwsza wada znowu z tej strony jest to, że jest wolny, jednak wolny. No i do mnie jest wada, kolejna jako druga wada. Nie ma obracanego wieży, nie ma obracanej wieży. Także jak ktoś was zajedzie od tyłu, to prawdopodobnie was wyście postawi na gąskach i będzie sobie tak ssał i ssał i ssał. A teraz przejdziemy do replaya. Także zaczynamy. Ostatnio zagłosowaliście przewagą głosów na Jak Panzera E100. Jest to bardzo, bardzo dobry czołg. Ostatnio się pojawił, właśnie jeden z naszych widzów zrobił dosyć dobry wynik, ale tu obiecuję, że będzie jeszcze lepszy, także warto zostać, zobaczyć, co tu się będzie działo. Tym czołgiem, jak już wcześniej widzieliście, można jechać na flankę, tak jak czołgi ciężkie, bo dosyć umie odbić, tylko że po szczale zaraz trzeba kontować. Kolegę rzuciło na topce, tak ładnie na topce. Pierwszy strzał za 1000. Iz już jest delikatnie zdenerwowany, ale też przyjechał troszkę za płytko, przejechał, tak powiem. Lajci gru wyspotował go. No i... A ten pilocik to co robi, to nie wiem, chyba czeka na redukcję HP do zera. Piękny drugi strzał, 2000 damage'a już na koncie mamy, także damage będzie bardzo szybko rósł do góry. Isek trzeci jeszcze się kręci. Och, ale Tiger się pojawił, też jedzie bardzo płytko. Miał Tiger dużo szczęścia, bo kolega jeszcze nie był przeładowany, tak by był o 1000 HP chudszy. Na razie kolega oddał dwa strzały, jest to 1000 damage'a. I... O jest! Duże szczęście, bo było losowanie troszkę niższe. Ale kolega i tak już nie przeżył. Jeden strzał od E-setki i redukcja była prawie o 1000. Także mamy 3 strzały oddane, 3000 damage'a. Policzymy strzały i policzymy damage'a. Czy wyjdzie 1000 na strzał, czy będzie mniej niż 1000? Może więcej niż 1000, w tej chwili jest delikatnie więcej niż 1000. Kolega ma dobrą pozycję, tu dużo widać. O, znowu bokiem. Oj! Jednak teraz budyneczek, obiekt ochroniony przez chwilę. Ale to się teraz zmieni prawdopodobnie, bo widziałem wynik. Nie sądziłam, że jesteś do tego zdolna. You all lolo? Kochanie. What's happening? 2000 damage'a, 2000 siadło, teraz piękny amorak. Pięknie nadrobił kolega ten niecelny strzał wcześniejszy. Nadrobił strzałem za 2000, 1950 w obiekta, 268, także obiekt chyba się delikatnie zdenerwował. Chyba wolałbym nawet od arty dostać niż w taki sposób od tego potężnego działa. Oh my god, 2000 damage'a.
Jeden strzał. Ostro. No i czwarty zaraz chyba będzie zmuszony wycofać się. A to oznacza, że będzie zmuszony wjechać pod lufę naszego. Jak Panzera Estro. Zobaczymy, co tu kolega zrobi. T-49 jest blisko. Pewnie. O, teraz się wyjawił. Jest na celu, jest. Obrót. Przycelowanie i za bardzo się cofnął. A jeszcze jedzie do przodu, jeszcze pojedzie do przodu. Nie, jednak nie. Troszkę szybciej, bo z tamtej pozycji wcześniejszej też już był widoczny. On także był, szło już strzelać. O Jezus. Obiekt ci pewnie się ucieszył. Za 957, welcome. O, pilot już pewnie też jest. Ma ciepło w gaciach. Nie przebije za bardzo kolegi. O, jeszcze techniczna zagrywka. Możesz tylko skoczyć, gościu. Możesz skoczyć. Właśnie. I chyba spadniesz. See ya. This is Sparta! Gay! Ale zagranie. Ale to musiało boleć. 7000 damage'a na koncie jest. Jedna zrzutka. Tysiąc damage'a mniej na Tigerze 2. Także teraz Tiger jest tylko ogryskiem. Ktoś poprawił. 8000 na naszym koncie jest. Gdzieś jest RHM niewidoczny do nas, ale tunel wyżyń zniknął. 9267 i został ostatni czołg. Mecz bardzo szybki, bardzo dużo damage'a, 4 kille, czy będzie 5 kill. Wada tego czołgu, jak widzicie, jednak ta mobilność troszkę kuleje, nie ma źle, ale jednak kuleje. Ja takimi czołgami nie za bardzo lubię jeździć, szczególnie na dużych mapach, jakichś zamkniętych mapach, miastach jest ok, ale na dużych mapach jest trochę lipa. No i teraz musi się pożegnać już z życiem. Nie! To teraz mnie zaskoczył, to było takie szybkie przymierzenie, kolega chciał jak najszybciej wziąć sobie ten damage, no i troszeczkę to było błędu. Przemierzyłby dokładniej, to już by nie było. O, gold naszykowany. Przymierz pierw. Właśnie, przymierzone. Przechodzimy do wyników. A oto wyniki tej epickiej bitwy. Bardzo ciekawa, ten zrzut tego pilota był ciekawy. Kolega uderzył, lekko staranował i zrzucił do wody. Emeczka. High caliber. Tank Sniper, czołgi, które miały styczność z nami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć czołgów. Kolega na topce za damage, który zrobił, to jest 10075, 5 kili, 1392 expa, także naprawdę nieźle, zobaczcie sobie, tutaj WK walczył, 6000 też nieźle, no ale jednak no, drużyna się nie spisała. Tutaj już lepiej to wszystko wyszło. Mał zrobił 3200, WK 3000, także naprawdę fajnie. Po spocie było 1150, zarobione 38000, jeśli by było konto premium 74000. Mecz był króciutki, 6 minut 41 sekund. Weszło razy 2, to już tak ładnie, 2784 expa weszło. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Meczek mi się bardzo podobał, dynamiczny dosyć, jeśli chodzi o ten czołg oczywiście, bo nie może być tak dynamiczny jak niektóre szybkie czołgi. A teraz jeszcze Was zapraszam na nasz fanpage World of Tanks for Fun.
Link jest pod filmikiem. Jeśli chcecie się pochwalić swoją powtóreczką z jakąś fajną emeczką, wbijajcie, wrzucajcie. Ja zobaczę, zrobię filmik i będziemy się wszyscy cieszyć. Nie zapomnijcie o lajku, a w tej chwili żegnam się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego dnia Wam życzę. Nara!